Koronawirus. Sasin, problemem jest część lekarzy koronawirus. Jacek Sasin o medykach, część osób nie chce wykonywać obowiązków. To jest zupełnie inna sytuacja, niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany. Oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego, chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce, stwierdził wicepremier Jacek Sasin na antenie Polskiego Radia, komentując obecną sytuację epidemiczną w kraju. We wtorek po południu odbędzie się wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji, na której omówiona ma być sytuacja związana z rozwojem epidemii koronawirusa. Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że dobrze byłoby, aby w sprawie koronawirusa znaleźć pewien konsensus. Jego zdaniem właśnie o chęci budowania konsensusu świadczy zaproszenie opozycji do rozmów. Tym bardziej, że przed nami trudne decyzje, dodał. To nie jest na pewno temat, który powinien być poddany walce politycznej, sporowi, który w naszym kraju jest bardzo ostry, podkreślił wicepremier. W rozmowie przytoczono też zarzuty niektórych przedstawicieli opozycji, zgodnie z którymi premier zmarnował lato, zajmując się rekonstrukcją rządu zamiast pandemią. To nie jest prawda, odparł Sasin. Myślę, że o tym też dzisiaj pan premier będzie chciał powiedzieć liderom opozycji i będzie chciał ich przekonać, żeby właśnie takich fałszywych informacji nie rozsiewać, stwierdził. Sasin, część medyków obowiązków wykonywać nie chce, wicepremier przekonywał, że w tym momencie dysponujemy odpowiednią liczbą łóżek szpitalnych, respiratorów oraz innych środków medycznych. To jest zupełnie inna sytuacja, niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany, powiedział. Oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego, chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce, mówił. Jak ocenił, wynikać to może ze strachu przed epidemią. Naturalny, ludzki strach, ale on w środowisku lekarskim nie powinien występować, podkreślił. Nie ma mowy, żeby wrócić do lockdownu, Sasin przekonywał, że w kontekście epidemii należy podejmować rozważne działania. Nie ma na pewno mowy o tym, żeby wrócić do takich działań, które mieliśmy na wiosnę, czyli lockdownu, zamknięcia gospodarki, tego już powtórzyć nie możemy. Dzisiaj musimy postawić nacisk na dyscyplinę społeczną, powiedział.